tym duchu za papieżem Franciszkiem Kościół powtarza dzisiaj, że w obliczu trwającego wciąż zagrożenia epidemiologicznego zaszczepienie jest aktem miłości i aktem miłości jest przyczynianie się do tego, aby większość z nas się zaszczepiła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna. Witam was, bratkowie. Przez tak zwany przypadek wpadłem na film, w którym pan Grzegorz Płaczek omawia tajny list biskupa Kaszaka. Tajny. Poprosiłem go, czy mogę wziąć fragment filmu z jego wypowiedzią. Bardzo mu dziękuję za zgodę. Całość można zobaczyć na kanale u pana Grzegorza. Link do źródła będzie pod filmem. Posłuchajcie dobrze, co mówi pan Grzegorz. A resztę po filmie dopowiem wam ja. Nie chcę was tutaj zanudzać, więc przeskoczę na sam koniec do pewnej rzeczy, która niech wybrzmi. Udało mi się dotrzeć, bardzo dziękuję za tą informację, do tajnego ogłoszenia pana biskupa kurii diecezji w Sosnowcu. Komunikat biskupa do księży diecezji sosnowieckiej tylko do wiadomości księży. Pan biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak pisze tajną informację do swoich księży i między innymi w tej informacji tajnej pisze do księży tak. Kilka miesięcy temu papież Franciszek w nagranym 18 sierpnia 2021 roku przesłaniu do narodów powiedział, że szczepiąc się przeciw COVID-19 okazujemy miłość bliźniemu. Sprawa szczepień wiąże się również z nauczaniem religii w przedszkolach i szkołach. Katecheci bez szczepień, którzy mieli kontakt z zarażonym uczniem, kierowani są na kwarantannę. I państwo, i pan, panie biskupie, nic z tym nie robi. Rozumiem, że argument taki, że osoba zaszczepiona i osoba niezaszczepiona wciąż przenosi koronawirusa dalej do pana, nie trafia, panie biskupie. Rozumiem, że wystarczy, że ktoś z rządzących, państwo podobno macie swoje państwo, my mamy podobno swoje świeckie państwo, mamy konkordat, to rozumiem, że tutaj to panu, panie biskupie, nie przeszkadza. To utrudnia lub uniemożliwia realizację podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, bo uniknąć takich sytuacji warto się zaszczepić. I warto również, panie biskupie, porozmawiać razem w otwartej przestrzeni publicznej i jestem bardzo ciekaw, jak pan, panie biskupie, odpowiedziałby mi na pytanie. Ja oczywiście nie jestem antyszczepionkowcem i ja ani nie zachęcam, ani nie zniechęcam do szczepień. Jesteśmy wolnymi ludźmi, jestem za wolnością wyboru. Natomiast chciałbym wiedzieć, w jaki sposób pan, panie biskupie, podchodzi do tego argumentu, że osoby zaszczepione i niezaszczepione zarażają. Jeżeli pan uważa, że któraś z tych grup zaraża mniej bądź bardziej, to chciałbym wiedzieć, na jakiej podstawie, dlatego że Ministerstwo Zdrowia nie ma takich badań, na co posiadam stosowny dokument z Ministerstwa Zdrowia. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19. Panie biskupie, skąd u pana wiedza, że osoba zaszczepiona, kierując się miłością, na którą się pan powołuje, przenosi COVID-19 słabiej?
Skąd u pana taka wiedza? Ma pan oczywiście prawo mówić, co pan uważa. Jest pan biskupem. Ja biskupem nie jestem, mam żonę i dzieci. Natomiast dlaczego pan w piśmie, w tajnym piśmie, w tajnej korespondencji, którą pan wysyła do księży, insynuuje, że bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest, będzie tylko wtedy, kiedy się wszyscy zaszczepimy? Skąd u pana taka wiedza? Dlatego, że z opisu tych preparatów firmy Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson nie ma informacji, nie ma nawet jednego zdania mówiącego, że jak się zaszczepisz, to mniej zarażasz innych. Jest informacja, jak się zaszczepisz, to zwiększasz prawdopodobieństwo, że nie umrzesz, bądź nie będziesz przechodzić koronawirusa objawowo. Panie biskupie, zachęcam oczywiście, ale pana chyba nie trzeba nawet zachęcać do modlitwy, ale również do refleksji, żebyśmy nie musieli za parę lat żałować tego, że ktoś być może nie posiadał odpowiedniej wiedzy. I nie musi pan być medykiem, jest pan biskupem. A pan mądre głowy w koło, proszę spytać, proszę doczytać. Bo jeżeli to, co mówię, jest prawdą, a ja posiadam na to dokumenty z Ministerstwa Zdrowia, że osoby niezaszczepione i osoby zaszczepione nadal zakażają i fakt zaszczepienia nie wpływa na to, czy ktoś bardziej lub mniej zakaża dalej, to, co pan pisze w tym tajnym liście do księży, nie jest prawdziwe i nie jest aktem miłości, panie biskupie. Tak więc odsłuchaliśmy list pełen fałszywej miłości i z tego, co wiadomo, to nie był tylko jeden taki list, gdyż tę fałszywą miłość z ambon głoszą we wszystkich diecezjach w Polsce. Więc przejdźmy do zadania pytań. Czy biskup Kaszak i wszyscy biskupi diecezjalni wezmą na siebie odpowiedzialność za zachęcanie do przyjęcia tych eliksirów miłości bliźniego i za ich skutki uboczne, takie jak paraliż, śpiączka, trwałe kalectwo, bezpłodność, zabicie dziecka w łonie matki, a nawet śmierć? Czy zdają sobie sprawę z pozwów do sądu i kolosalnymi odszkodowaniami, które będą musieli wypłacić poszkodowanym? Opowiem wam jeden przypadek, który niedawno się wydarzył niedaleko mnie na Faktach. Na pewnym spotkaniu biskup pomocniczy młody, mówiący o miłości bliźniego, zachęcał do przyjęcia eliksirów. Pewna młoda osoba, będąca w początkowej fazie ciąży, po wysłuchaniu zachęty biskupa o miłości bliźniego, przyjęła ten preparat. Po niedługim czasie poroniła. Przeszła ciężką operację i ledwo ją uratowano. Nie chciałaby to było nagłaśniane, ale będziemy próbować ją namówić, by wskazała tego biskupa, aby przestrzec inne kobiety w ciąży, by nie doszło do kolejnej tragedii. Takich nienagłośnionych tragedii jest setki. Pytanie zachodzi, dlaczego nie głosi się z ambon, że każdy ma wybór, tylko zachęca pod przykrywką fałszywej miłości bliźniego? Nie pokazuje się ulotek tych firm i nie wskazuje, że mogą być skutki uboczne, że każdy przyjmuje to na własną odpowiedzialność? To, że Bergoglio łamie jawnie orzeczenie kongregacji wiary o przyjęciu preparatu wedle własnego sumienia przez wymuszanie presji i szantażu, takiego jak się nie zaszprycujesz, to stracisz pracę w Rzymie. W Watykanie trzech członków Gwardii Szwajcarskiej musiało się zwolnić z pracy, a kolejnych trzech wyrzucono. By pracować w sekcji Bergoglio, musisz posiadać zieloną kartę wstępu do siedziby Antychrysta. Czy to przypadek, że Matka Boża powiedziała, Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta? Nie będziesz
mógł nic kupić, ani pracować, ani się przemieszczać bez znaku bestii. Zielona karta to kul demona, certyfikat, pakt zawarty z diabłem. No to posłuchajcie o prawdziwej miłości wy, biskupi, proboszczowie i wszyscy z Sanhedrynu Episkopalnego, którzy nas oskarżacie, że my tylko na was nalatujemy. Oto przestroga dla was ku opamiętaniu się. Wyobraźcie sobie rozwścieczonych ojców, którzy utracili swoje nienarodzone dzieci, albo młodzież, która ciężko zachorowała po tych waszych zachętach z ambon. Jak myślisz, niby to prymasie, arcykapłanie Gondecki, Polaku, Nyczu, wy wszyscy biskupi i proboszczowie, co zrobią rozwścieczeni ojcowie, żeście doprowadzili do śmierci ich dzieci, kalectwa, a nawet śmierci? Czy do tego, żeście zostali powołani, by głosić z ambon o preparatach fałszywej miłości? Mówiłem wam ostatnio, że dla was dzień stanie się jak noc, a noc będzie dla was tragedią. To kwestia jeszcze małej chwili i się zacznie. Będą na was polować na plebaniach, w kuriach się nie ukryjecie. Dopuściliście się współudziału w mordzie na niewinnych dzieciach bożych, jak również duszach ludzkich. A ostrzegaliśmy was, ale wasza duma i pycha kroczyła przed wami, uniemożliwiając wam poznanie prawdy. I przypomniały mi się słowa, które żeście 2000 lat temu powiedzieli. Krew na nas i na nasze dzieci. Tak, dzieci, które mieliście paść, ale zamiast tego macie krew na rękach dokonanych na nich z tej fałszywej miłości. To wszystko przez to, że odeszliście od wiary katolickiej i staliście się odszczepieńcami od Kościoła Chrystusa Pana. Duch Święty, Duch Prawdy opuścił was. Dla was źródłem prawdy stał się telewizor i poprawność polityczna. Już nawet nie potrzebujecie tacy odwiernych, bo przyjmujecie srebrniki od rządu. A przecież jest zasada, kto płaci, ten może wymagać. Staliście się kolejną agendą nowego porządku świata. Nawet tego nie zauważyliście, bo bielmo macie na oczach. To rządowi i globalistom służycie, a nie wiernemu ludowi. Teraz ta fałszywa miłość obróci się przeciw wam jako sprawiedliwość Boża. A mówiłem, ostrzegałem, że miecz sprawiedliwości Bożej wisi nad waszymi głowami i już płonie. Mówiłem to 3 razy. Teraz nabierze tempa, bo czas, który wywołał tę lawinę. Będziecie patrzeć na skutki waszej miłości, jaką głosiliście z ambon. I sami odbierzecie nagrodę tu na ziemi i na sądzie Bożym. Bóg nie zniósł ani prawa, ani proroków. A te słowa, które teraz usłyszycie, niech staną się dla was zachętą do powrotu na prawdziwą wiarę katolicką. Niech będą dla was przestrogą do opamiętania się. Tak mówi Pan Bóg. Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec. Położę kres pasterzowaniu ich, a pasterze nie będą paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy. Nie będą już one służyć im za żer. Niech wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna, do Syna.